Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Mija już drugi miesiąc roku 2014, więc wypadałoby podsumować rok 2013 pod względem mobilnym, a dokładniej chciałem Wam dzisiaj zaprezentować top 5 smartfonów z Androidem. Nazywam się Damian i witam na wideotesty.pl. Już na początku zaznaczę, że jest to mój ranking, jest to moja opinia, a wy piszcie swoje top 5 w komentarzach. Piąte miejsce w moim rankingu zajął Samsung Galaxy S4. Mimo to, że jest to flagowy model jednego z najlepszych producentów, to niestety nie dorównuje on flagowym modelom pozostałych. Dlaczego? Mimo to, że mamy dwie wersje tego urządzenia, 8 i 4 rdzeniową, no a także wysoką wydajność, która no niestety jest lekko niszczona przez nakładkę TouchWiz, która nie jest poprawnie zoptymalizowana, ale za to posiada wiele funkcji, które w pewnym sensie rekompensują właśnie tą zmniejszoną płynność przy włączonych licznych procesach. No ale kiepskie wykonanie, czyli ten plastik, który moim zdaniem jak za 3000 zł mógłby być lepszy i naprawdę urządzenie mogłoby wyglądać trochę lepiej. Odkąd Galaxy S4 postanowiłem umieścić Sony Xperia Z1, czyli odświeżoną wersję Xperia Z. Główną zmianą w tym smartfonie jest przede wszystkim aparat fotograficzny, który ma aż 21 megapikseli i jest to jeden z najlepszych aparatów fotograficznych w smartfonach na rynku. Nadal urządzenie jest świetnie wykonane, nadal mamy cudowne hartowane szkło z lekkimi akcentami aluminium, jednak urządzenie trochę się przytyło i to aż o 24 gramy, no i nabrało trochę milimetrów, przez co jest mniej wygodne niż jej poprzedni. Jednak poza aparatem fotograficznym warto również wspomnieć o nowym procesorze Snapdragon 800 oraz o wbudowanym w niego układzie graficznym Adreno 330, które znacząco podwyższyły wydajność telefonu, a nakładka od Sony działa płynnie, no ale niektórym może się ona nie podobać. Podium otwiera Google Nexus 5. To znakomite urządzenie zostało wykonane z najlepszych materiałów, a w dodatku kosztuje niewiele w stosunku do swoich konkurentów. Na pokładzie tego urządzenia znajdziemy m.in. Snapdragona 800, który jest aktualnie najmocniejszą jednostką wśród mobilnych procesorów. Dla niektórych zaletą, ale też dla niektórych wadą, może być czysty Android, czyli brak jakichkolwiek nakładek. Sprawia to, że system jest jeszcze bardziej płynny, no ale niestety nie mamy tutaj takich funkcji jak przykładowo w nakładkach HTC czy Samsunga, no ale płacimy czymś za coś. Jeśli wspomniałem już o solidnej obudowie, to wypadałoby również wspomnieć o designie, który mimo tego, że jest prosty, to bardzo elegancki i wielu osobom na pewno się spodoba. Dostępne są również trzy wersje kolorystyczne, niedawno weszła wersja czerwona, a wcześniej mogliśmy już dostać białą i czarną. W momencie, kiedy nagrywam ten film, trwają Igrzyska Olimpijskie w Soczi, więc srebro należy do Samsung Galaxy Note 3. Mimo tego, że telefon to taka typowa patelnia, która wygląda przy naszym uchu niczym paletko od ping-ponga, to podzespoły, które w nim siedzą, naprawdę robią wrażenie, bo 3 GB pamięci RAM to naprawdę niespotykany dotąd rezultat. Coś, co wyróżnia Galaxy Note 3 na tle konkurencji w kategorii fablety, to zdecydowanie rysik S Pen, który oprócz tego, że pomoże nam wskazywać dokładniej różne rzeczy i fajnie sobie rysować po ekranie, to posiada masę dodatkowych funkcji, które na pewno Wam się przydadzą. Jak już wspomniałem przy okazji Samsunga Galaxy S4, to TouchWiz nie jest do końca dobrze zoptymalizowany, no i psuje trochę tą płynność urządzenia, ale dzięki 3 GB pamięci RAM nie jest tak źle jak w przypadku Samsunga Galaxy S4. Mimo tej wspomnianej płynności, mimo tej znakomitej specyfikacji, to nie jest telefon dla każdego, bo jest zdecydowanie większy niż jego poprzednicy, a miałem do czynienia z telefonem gabarytowo podobnym do Galaxy Note 3 i muszę Wam powiedzieć, że dla niektórych ten telefon może okazać się za duży. Wspominając jeszcze o wykonaniu, to plastik Galaxy Note 3 jest już lepszy i sam telefon wygląda bardziej elegancko, bardziej tak gustownie niż Samsung Galaxy S4 i inne smartfony z serii Galaxy. Muszę Wam szczerze powiedzieć, że z pierwszym i drugim miejscem miałem problem, bo nie wiedziałem, czy na pierwsze miejsce stanie Samsunga Galaxy Note 3,
czy właśnie HTC One, który wylądował ostatecznie na pierwszej pozycji. Według mnie jest to idealny telefon z systemem Android. Łączy w sobie wszystko, co powinien mieć dobry smartfon, czyli znakomity design, dobre wykonanie i płynność pracy. Taki właśnie jest HTC One. Mi osobiście strasznie podoba się design tego urządzenia, te dwa głośniki z przodu są naprawdę fenomenalne, no i wykonanie z aluminium naprawdę budzi podziw. Poza tym zawsze byłem miłośnikiem nakładki HTC Sense, jeszcze przed tym jak przeszła tą rewolucję wraz z wejściem właśnie modelu One, ale teraz podoba mi się jeszcze bardziej, bo jest taka prosta, działa bardzo dobrze. No i ten Blinkfit, który jednym się podoba, drugim nie, mi osobiście bardzo przypadł do gustu. Jedynym takim minusem, który dostrzegam w tym telefonie, jest ten dziwny aparat, bo HTC zdecydowało się na technologię Ultra Pixel i nawet te 4 megapiksele na papierze mogą trochę zniechęcić, jeśli konkurencja ma ich 21 czy 41 nawet w przypadku Nokii Lumii. Ale telefon robi przyzwoite zdjęcia, nagrywa wideo również w bardzo dobrej jakości i w dodatku Full HD. No ale myślę, że jeżeli chodzi o aparat, to HTC mogą postarać się bardziej. Jeszcze raz przypominam Wam, że to tylko moje top 5 i swoje piszcie pod spodem. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Nie zapomnijcie go ocenić. Trzymajcie się, cześć! Boże, znakomity. Jeśli już wspomniałem, to zdecydowanie ryśnik S Pen. Ryśnik.